Видишь, как раз тут любение. Какие-то трачины за уже Иисуса. Тоже родичины. Когда Иисус перестает быть в центре, а человек стоит в центре, то начинаем иметь проблемы. Będę wam mówiła o tym, czym jest dla mnie uwielbienie. Będę go przyplatała świadectwami. Będę wam mówiła, jak ja doświadczam Boga z uwagi na to, że postanowiłam być chwalcą. Myślę, że jeśli zdecydujecie, że też tak chcecie, to chcę wam powiedzieć, że uwielbienie otwiera drzwi mocy. Prawdziwe uwielbienie otwiera drzwi mocy. Uwielbienie jest, jeśli jest prawidłowo zrozumiane, to jest to broń, która neutralizuje moc wroga w twoim życiu. Kiedyś pamiętam, jak jako młody wierzący byłam na takiej grupie domowej u tak zwanych braci wolnych chrześcijan. Kiedyś, wiecie, ja nie wiedziałam, co to tam wolni chrześcijanie, zielonoświątkowcy, baptyści i tak dalej. Postrzegam ich dzisiaj jako ludzi, którzy być może niewielką mają moc, ale nie zabali się Bożego imienia. Mogę o nich dzisiaj powiedzieć coś takiego, że na pewno jak się wchodzi do nich do domu, to w cudzysłowie kurę by ci, wiesz, zabili, ostatni grosz by ci w ogóle, wiesz, oddali, nie? Może nic nowego by ci nie powiedzieli, ale to co mają, to by ci dali. I na tej grupie domowej pewien człowiek kiedyś powiedział tak: wszystko na początku jest żywe. A jeśli nie jest pielęgnowana relacja z Bogiem, to rzeczy mogą się stać martwym postumentem. Kiedy nie jest właściwa relacja z Bogiem, to rzeczy się staną martwym postumentem. Po prostu. Ja już jestem dzisiaj bardziej ostrożna w wypowiadaniu pewnych słów. Wszystkie służby, które dzisiaj oglądamy, wszystkie kościoły, które dzisiaj oglądamy, one powstały z czegoś żywego. Znam pastora dużej kongregacji, który być może dzisiaj nie głosi pełnej Ewangelii, ale on sam wyszedł z miejsca przebudzenia. On się nawrócił wtedy, kiedy było przebudzenie. Wiecie, że do wszystkiego się można przyzwyczaić. Do Jezusa się można przyzwyczaić, do uwielbienia się można przyzwyczaić. Mamy fajne uwielbienie. Mamy fajne uwielbienie. Ale w tym uwielbieniu chodzi o to, aby uwielbić Jezusa. Rozumiecie? W tym uwielbieniu chodzi o to, aby to Jezus był na tronie. Napisałam ostatnio na internecie, że diabeł jest fanatykiem tronu. On jest fanatykiem tronu. I to jest prawda. Wiecie, że on się w ogóle porwał na tron Boga. Był zazdrosny władzy, chciał być w centrum. To pyszny duch. Chciał, żeby go wszyscy chwalili, chciał, żeby mu klaskali. Kościół nie może tego zgubić. Kościół nie może zgubić właściwego spojrzenia na uwielbienie. Właściwego spojrzenia na uwielbienie. Dla mnie, w moim życiu i w moim uwielbieniu ważne jest moje serce. Moje serce. Moje serce. Bóg mi dał mięsiste serce. I żeby to serce było cały czas we właściwym miejscu, to my się musimy uświęcać. Rozumiecie? Inaczej takie uwielbienie niczym innym dla nas nie będzie, jak po prostu dyskoteką. Dyskoteka, wiecie, gramy wielokrotnie jakieś tam rytmy. Jeśli nie będziemy codziennie przeżywali Boga, to ono się stanie dla nas czymś normalnym. Czymś normalnym. Opowiem wam dzisiaj o sobie, jak zawsze. Lubię to. Więc wszystko ma swój żywy początek. Wszystko ma żywy początek. Na modlitwie ostatnio powiedziałam, że tak jak przebudzenie przychodzi przez Kościół, tak mówimy i tak wierzymy, tak też zwiedzenie może przyjść przez Kościół. Rozumiecie? Ja dzisiaj bardzo odpowiedzialnie podchodzę do tego zagadnienia. W ogóle mówię: Boże,
Ja nie wiem, jak inni ludzie, ale ja muszę patrzeć we właściwym kierunku. Moje oczy muszą patrzeć we właściwym kierunku. Moje oczy muszą patrzeć na Jezusa. Wiecie, żebym nie zgubiła źródła. Nie mogę zgubić źródła. Ty nie możesz zgubić źródła. Wiecie, zrobiliśmy bardzo niereligijną rzecz. Zniszczyliśmy Biblię na podstawie słowa proroczego, które Bóg nam dał, że wiedza niepraktykowana staje się naszym wrogiem. Jest wielka głowa, a cienkie nogi. Wielka głowa, a cienkie nogi. Opowiem wam dzisiaj, co to jest w ogóle prawdziwe uwielbienie. Uwielbienie sercem. Kiedy porzuca się zależność od Boga. Właśnie w takich często kongregacjach dużych, wiecie, początek był żywy, a potem ludzie przyzwyczajają się, wiecie, i tak dalej, na co innego w ogóle już stawiają. Już nie mówi się na przykład o Nowym Narodzeniu. Już nie mówi się właściwych rzeczy o uwielbieniu. To przychodzi w ogóle stagnacja i śmierć. To przychodzi stagnacja i śmierć. Prawda staje się niewygodna. Bóg poszukuje czcicieli, którzy będą mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Ja sama konfrontuję z tym moje życie. Jak ja reaguję na prawdę? Jaki ja mam stosunek do prawdy? Jak ja sobie radzę w trudnych sytuacjach? Jak sobie radzę w trudnych okolicznościach? Jaki jest mój stosunek do prawdy? Bóg poszukuje prawdziwych czcicieli, takich, którzy będą mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Jaki masz stosunek do prawdy? Czy twoje bezpieczeństwo naprawdę jest w Chrystusie? Musisz zadać sobie to pytanie. Czy twoje bezpieczeństwo jest naprawdę w Chrystusie? Czy czujesz się bezpieczny w Chrystusie? Pamiętam, kiedy w którym słyszeliśmy takie świadectwo człowieka, bodajże chyba z bezdomności w ogóle wyszedł, ale poznał Jezusa. I w ogóle powiedział coś takiego, że w ogóle w kartonie mógłby mieszkać z Jezusem. Wiecie, w ogóle Jezus, w ogóle biorę Cię na surowo, w ogóle Ciebie chcę. Chcę Twojej obecności. Twoja obecność zmienia moje życie. Wiecie, jak to jest, te nowe narodzenie, poznajesz Jezusa. Wszystko jest żywe, w ogóle dotyka Twojego serca, tak? A często w ogóle coś potem ucieka, wiesz? Coraz więcej pretensji, kazanie było nie takie, jak trzeba. Wiecie, to już jest sygnał. To już jest w ogóle sygnał, żeby się w ogóle zastanowić nad postawą swojego serca. To nie chodzi o to, żebyśmy nie wiedzieli. Ja w ogóle nie o tym mówię, bo w ogóle poznanie jest dobre. Wiecie? Ono jest nam potrzebne do tego, żebyśmy właściwie funkcjonowali. Żebyśmy nie dawali się diabłu. Poznanie jest potrzebne, ale stan ducha nasze jest tym wszystkim najważniejsze. Nie ma takiej opcji, że kiedy masz właściwe spojrzenie na uwielbienie, twoje życie się nie zmienia. To tak samo jak jest z Ewangelią. Ewangelia wywiera wpływ. Ona wywiera. Nie ma tak, że nie wywiera. Ludzie mówią, nikt się nie nawrócił podczas mojego głoszenia. Ja mówię, a wpieniłeś kogoś? Tak. Ja mówię, to wywarłeś wpływ. Już masz dobry powód do tego, aby iść i chwalić Boga. Rozumiesz, Ewangelia wywiera wpływ. Nie zawsze taki, jaki byś chciał. Wiesz, ale to jest informacja, to jest duchowa bomba. Ona wywiera wpływ. Nikt się nie nawrócił podczas mojego głoszenia na ulicy. Nieważne, ale wkurzyłeś kogoś. Jak się ktoś wkurzył, to znaczy, że w ogóle zatrzymał się i musiał posłuchać tego, co powiedziałeś. I tak samo jest z uwielbieniem. Uwielbienie neutralizuje moc wroga w twoim życiu. Uwielbienie otwiera drzwi mocy. Rozumiecie? Paweł i Silas zamknięci do więzienia. Za co? Za głoszenie Ewangelii. I wiecie, jaka jest sytuacja? Ja nie czytam na przykład w Biblii, że Paweł i Sylas usiedli sobie w swojej celi i zaczęli się modlić teraz o służby więzienne. Nie modlili się o służby więzienne.
ale w tej podłej celi, pełnej szczurów i chorób lochu, zaczęli uwielbiać Boga. W tej celi pełnej szczurów i chorób lochu zaczęli uwielbiać Boga. Wiecie, ja w ogóle jestem fanatykiem uwielbienia. Jestem fanatykiem uwielbienia. Diabeł jest fanatykiem tronu, a Kościół musi wejść w miejsce uwielbienia Boga. Rozumiecie? My musimy to zrozumieć. Ja w ogóle modlę się, aby Kościół zrozumiał właściwie uwielbienie w Kościele. Właściwie uwielbienie w Kościele. Często ludzie mówią, to kontrola. Mówicie, podnosimy jeden głos. Jeden głos. Jeden dyrygent. Rozumiecie? Jeden głos. Jest czas na tańce i na swawolę. Ale kiedy podnosimy jeden głos, to podnosimy jeden głos. My chcemy króla, my poddani. Poddać się trzeba. Skapitulować. Chcemy Boga, to musimy się poddać pod Boże standardy, pod Boże oryginały, pod Boże standardy i pod Boże oryginały. Uwielbienie jest dla Boga. Ono jest dla Boga. Modlę się, żebyście rozumieli to. W ogóle bierzcie te tematy na warsztat. W tym kościele zostało złożone potężne ziarno. Potężne. Czyli słowo, nauczanie. Potężne ziarno. A teraz naszym zadaniem jest praktykowanie tego. Praktykowanie. Jeśli nam czas pozwoli, to będziemy raz w miesiącu robili sobie te wieczory uwielbienia. I nie będziemy się wtedy o nic modlić. Będziemy wtedy uwielbiać Boga. Będziemy się uczyć razem, wspólnotą, modlić i uwielbiać. Rozumiecie? Kiedyś Artur opowiadał o takim ukraińskim, nie wiem, czy to był pastor, nieważne kto to był, w każdym razie wierzący. Poszedł gdzieś na górę i modlił się, uwielbiał Boga sam. Sam uwielbiał Boga, bo ty nie dokończyłeś tego. Kiedy on się modlił na tej górze, kiedy on uwielbiał Boga, to w prosektorium wstał trup. Prawdziwe uwielbienie, uwielbienie sercem, nakierowanie na. I nie, że w uwielbieniu będziemy załatwiać w ogóle wszystkie sprawy, wiecie. W ogóle wszyscy tak od razu. Jest namaszczenie, ile tutaj. W ogóle, wiecie, w namaszczeniu, jeśli ktoś w ogóle ma nieuporządkowaną duszę, to ludzie głupieją w namaszczeniu. Nie możemy w ogóle podchodzić do tego, że wszystko jak tu poleciało, wszystko z Boga, ze sroga nie z Boga. To nie z Boga wszystko. Bo jeśli ktoś nie porządkuje swojej duszy, to w namaszczeniu będzie głupiał. Do naga się można rozebrać. Rozumiecie? To nie wszystko, my tak tego nie możemy w ogóle brać. Czytam teraz taką książkę, w ogóle człowieka, który pobłądził, ale kiedyś był mądry. Nie bójcie się osądzać. Kto prorokuje, to musi być gotowy też na osąd. Na osąd. Nie możemy się bać, powiedzieć, słuchaj, to nie jest z Boga. Bo wiecie, jeśli my nie porządkujemy tych rzeczy, to osiada. Nikt tego nie uporządkował. Ktoś wyszedł, pieprznął jakąś brednię. Rozumiecie? Rzeczy nie zostały uporządkowane. Co się z tym dzieje? Ci, którzy mają wyćwiczone władze poznawcze, tak? Wywalają śmieć. A młodzi biorą wszystko. Nakarmili się. Wszystkim jak poleciało. Musimy praktykować w naszym kościele to, czego nauczamy. To, czego nauczamy, musimy praktykować. Musimy praktykować te rzeczy w relacjach, wszędzie. Powiem wam dzisiaj takie rzeczy, że można przysnąć w kościele przebudzeniowym. Powiem wam o sobie. Można przysnąć w kościele przebudzeniowym, kiedy się niewłaściwie patrzy na rzeczy. Popłakałam się tutaj, bo diabeł nie chciał wyciszyć. Chciał mnie uspokoić. Chciał mnie wyciszyć. Ale mu się nie udało. Dlatego, że w odpowiednim momencie w ogóle złapałam spojrzenie Jezusa. Kiedyś na uwielbieniu powiedziałam w ogóle, wystarczy jedno spojrzenie. Wystarczy jedno spojrzenie. W ogóle
Odwróciłam moje oczy nie tam, gdzie trzeba. Odwróciłam moje oczy od Jezusa, odwróciłam moje oczy od mojego powołania. Spojrzałam nie tam, gdzie trzeba. Spojrzałam nie tam, gdzie trzeba. Nie patrz tam, gdzie nie trzeba. Patrz prosto w oczy Jezusa. Patrz prosto w oczy Jezusa. Uwielbienie otwiera drzwi mocy. Ono otwiera drzwi mocy. Nie wiem, jaki to był czas temu, czy to było 3 tygodnie, nieważne. Wiecie, mam tatę, poroć jeszcze chorego na raka. Poroć. Dostałam taką informację, że tatą nam się pogorszyło, że nie rusza się. Tam miałam konsultację. Urobię za chwilę, nie z modlitwy. Jechać czy nie jechać? Czy jechać, czy nie jechać? W ogóle nie pojadę. Zostanę. Zostanę w kościele. Chcę właściwie patrzeć. Chcę patrzeć w oczy Jezusa. Wydarzył się cud. Następnego dnia rano mój tata czekał na mnie w fotelu. Nie mogę powiedzieć jeszcze, że mój tata jest uzdrowiony, bo nie zrobiłam mu jeszcze badań. Ale było już bardzo źle. W tą sobotę był po raz pierwszy na spacerze. Zaznaczam, że ma zdiagnozowany obustronny rak płuc z przerzutami do głowy. W ogóle jest świadomy. Wyszedł sobie na spacer i przytył 6 kilo. Nie zawrócę z właściwej drogi. Okoliczności mnie nie przycisną. Nieprzychylność ludzi mnie nie przyciśni. Będę zawsze patrzyła we właściwą stronę. I ty też patrz we właściwą stronę. Rozumiecie? Nie w ogóle pionują te rzeczy. Jak trudne masz okoliczności życiowe, żeby powiedzieć, nie będę uwielbiał Pana. Nie będę miał społeczności z moim Panem. Nie będę miał społeczności z moim Bogiem. Jak trudne masz okoliczności. Ja powiem ci tak. Ja mam najczęściej trudne okoliczności. Ja mam najczęściej trudne okoliczności. I nie dlatego, że wychowałam się wśród kryminalistów. To dlatego mam siłę, żeby iść. Nie dlatego. Dlatego, że zamieszkał we mnie Święty Duch. Tak samo jak w tobie. Zamieszkał w tobie Święty Duch. Możesz przezwyciężać okoliczności. Bardzo ważna jest postawa uwielbienia. Jeśli o czymś dłużej myślisz, staje się to twoją rzeczywistością. Wiecie, że wtedy, kiedy tam w tym pokoju zaczęłabym rozmyślać, co będzie, jakie będą konsekwencje tego, że dostałam telefon i na informację o złym stanie taty nie pojechałam, tak? Zwali się na mnie w ogóle cała rodzina, będą mi gadać, siostra mnie tam będzie przeklinała i w ogóle. Gdybym się tylko zaczęła nad tym skupiać, tak? To na 100% bym miała problem. To by się stało moją rzeczywistością. Ale ja natychmiast w ogóle to od siebie odsunęłam. I powiedziałam, nie, ja zostanę. Ja zostanę na modlitwie. I wydarzył się cud. I wydarzył się cud. To właściwa postawa. To spojrzenie na Jezusa. To spojrzenie w ogóle w Jego oczy. To postanowienie inaczej niż mówią okoliczności. Powoduje to, że diabeł się musi wycofać. Diabeł prawdziwym uwielbieniem. Uwielbieniem postawy serca jest sparaliżowany. On jest sparaliżowany. Wiesz, jak to w ogóle w jego oczach wygląda. Kurczę, nie mogę jej przestraszyć. Kurczę, nie mogę przestraszyć Kościoła. Kościół nie może dać się przestraszyć okolicznościami. Jakie tam okoliczności? Nieważne. Nieważne. Będziemy uwielbiać naszego Pana. Będziemy patrzeć we właściwym kierunku. Wiecie, ja tak często właśnie mówię w ogóle, bo ja bym tak chciała, żeby tak wszyscy mieli na uwielbieniu jak ja. Żeby o Jezusie każdy myślał. Już ja sobie wyobrażam, co on tu już robi. Już przychodzi, już ma szatę, już w ogóle miecz bierze do ręki, już jest tron, już w ogóle siada. Wiecie,
Biblia mówi, kiedy On będzie wywyższony ponad siebie, Bóg wszystkich nas do siebie pociągnie. Kiedy On będzie wywyższony, a nie nasze sprawy. A nie nasze sprawy. On rozwiązał nasze sprawy. On rozwiązał nasze problemy. Właściwe spojrzenie. Właściwe spojrzenie. Byłam teraz w środę na widzeniu u takiego brata, który ma dożywocie. I wiecie co, kiedy wyprowadzali go do mnie na tą salę widzeń, wychodziło też kilkunastu innych więźniów. Wiecie, że mnie ciągnie do więzienia. Ciągnie mnie do więzienia, ja w ogóle wiem, że tam będzie służba. Tylko ja jeszcze czekam czasu. Ja czekam, kiedy jest ten czas, bo ja wiem, jaki jest mój czas dzisiaj. A ja wiem, co to znaczy pójść do więzienia i nie pójść tam później ani razu. Nie można tak, zresztą nic tak się nie powinno zaczynać. I wiecie, kiedy on wyszedł, kiedy on wychodził na tą salę widzeń i tych kilkunastu innych, on się od nich różnił. On był inny. I nie dlatego, że miał czerwoną bluzkę. On był uśmiechnięty. Jeszcze mnie nie widział, bo on tak w ogóle wyszedł i się rozglądał w ogóle. Ale on był uśmiechnięty. On był szczęśliwy, on był radosny. Ja w ogóle mówię, w ogóle Bóg do mnie mówi, to jest ten, który ma społeczność ze mną. On ma ze mną społeczność. On się cieszy. Choć jego okoliczności są paskudne. On ma wyrok. On ma dożywocie. Taki cwaniak siedział w ogóle przy innym stoliku i mówi do niego tak, bo w ogóle mówi, że on mnie zna, że ja żona Hermuta i tak dalej. On do mnie gada, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, ja go nie znam. I on do niego mówi tak, hej Grzesiek, jaki masz wyrok? A ja w ogóle mówię, nie wierzę, że to się dzieje. Nie, ile masz wyroków? Ile masz wyroków? Bo to wiecie, taki cwaniaczek, nie? Kto ma więcej wyroków, ten fajniejszy. A on tak patrzy, w ogóle patrzy na mnie, wie, spokojnie. Ja mam jeden. Do końca. Tego, co nazywa się dzisiaj. On ma wyrok jeden. Do końca tego, co nazywa się dzisiaj. Ale on nie żyje mentalnością więźnia. On nie wyglądał tam jak więzień. On tam wyglądał jak wolny człowiek. On mi usłużył. On mi usłużył. Kiedy byłam jeszcze na poczekalni, mówię, Boże, co mam mu kupić? Bo ja w ogóle wiem, że on nie je takich rzeczy jak my. Co mogę mu kupić? Mówię, wezmę mu najdroższy obiad. Za 36,90. Ryba była grillowana. I kiedy mu przyniosłam tą rybę tam, on mówi, Agatka, wiedziałeś, co ta chce zjeść? Ja mówię, wiedziałam, że chcesz rybę zjeść. Wiecie, jak pałaszowo. On tam jest w więzieniu i on sobie tam życie ułożył. On nie żyje w mentalności tam więźnia. On jest wolny człowiek. Wolny człowiek, który siedzi w więzieniu. Usłużył mi. I taki w ogóle, a wielokrotnie widzę chrześcijan, którzy są na wolności i nie umieją sobie w ogóle poradzić w życiu. Ja wiem, Boże, o co chodzi? Chodzi o uwielbienie, chodzi o społeczność ze mną, chodzi o właściwe spojrzenie na mnie, chodzi o to, aby nie odwracać swoich oczu ode mnie. Nie odwracaj swoich oczu ode mnie. Patrz ciągle w moje oczy. I to nie może być, wiecie, w ogóle... Ja bym jest tutaj, Artur mówi, tak debil. Wiecie, w ogóle, bo potem ludzie mówią, tak, dzisiaj zobaczyłem oczy Pana. To nie o to chodzi. Miał takie oczy, wiesz, pomalowane. To nie o to chodzi. Ja nie o tym mówię, wiecie, że tam teraz, wiesz, to zobaczył, jedno oko miał zielone, drugie miał tęczę. Tego też nie unikniemy w ogóle, wiecie, w ogóle nie unikniemy cielesności. Ale chodzi o właściwe spojrzenie. To On w centrum. On w centrum. Bóg po prostu w centrum. Gdy skupiasz się na Bogu i twój umysł skupia się na rzeczach niebiańskich, jesteś na drodze do doświadczenia błogosławieństwa. Kurczę, nie wziąłem tych okularów, widzisz? W 2004 roku zrobiłam sobie okulary. Miałam naprawdę dużą wadę wzroku. Na skutek przeżytego dużego stresu zamknęli Artura do więzienia, zamknęli też mnie, nie puszczają, ale no, stres przeżyłam. Stres przeżyłam i w ogóle zaczynam się widzieć. Ale naprawdę zaczynam się widzieć. W ogóle normalnie schodków nie widzę pod bokami, więc muszę iść w ogóle do okulisty.
Poszłam do okulisty, zrobiłam sobie okulary. Miałam to dzisiaj przywieźć, żeby wam w ogóle pokazać. Żeby nie być gołosłownym, przywiozę w przyszłą niedzielę. Nigdy ich nie nosiłam. Bo w tym samym czasie zapragnęłam być wypełnioną Duchem Świętym. Tak bardzo zapragnęłam mocy z nieba. Słuchałam jak wariat Dereka Prince'a. Jak wariat w ogóle. Cały czas go miałam na słuchawkach. I on teraz się będziecie modlić innymi językami. To jednak mi to nie wychodziło. Ale ja bardzo tego pragnęłam, rozumiecie? Tak bardzo pragnęłam, że zapomniałam w ogóle o tym, że lekarze powiedzieli do mnie, że jest podejrzenie, że mam mini kurczulaka przysadki mózgowej. Kazali mi zrobić tomograf komputerowy. Dopiero potem, po jakimś czasie, dokładnie ponad 3 latach, kiedy robiłam sobie sprzątania w ogóle w szufladzie, znalazłam w ogóle skierowanie na tomograf komputerowy i te okulary. I w ogóle mówię, ale jasna, mam skierowanie na tomograf komputerowy i mam okulary. I teraz to jest to samo, co mówiłam na początku. Gdybym się na tym skupiła, to podejrzewam, że gdybym chodziła w tych okularach, tak, potęgowałoby się to i potęgowałoby się to. Ale kiedy moje oczy spojrzały na zupełnie inne rzeczy, na inną rzeczywistość, zapragnęłam rzeczy niebiańskich. Zapragnęłam rzeczy niebiańskich. Uwielbienie to nie jest tylko śpiewanie piosenek. Rozumiecie? To nie jest tylko to. Każdą prawdą przyjętą do twojego życia, którą w ogóle bierzesz na warsztat, zaczynasz ją żyć, to uwielbiasz Boga. To w ogóle jest pomylone wszystko, że uwielbienie to jest tylko ta forma. My tutaj siadamy, odstukujemy pewien rytm, a jeszcze jak odpowiedniego rytmu nie ma, to się tańczyć nie chce. Wiecie, to w ogóle ja nie o tym mówię. Ja nie o tym mówię. To, co jest, to jest serca. To jest serca. Ten początek tych pieśni, które puszczaliśmy, to jest z takiego przebudzeniowego też kościoła od Giulermo Maldonado. I właśnie on kładł na mnie ręce, bo chciałam takie uwielbienie. Boże, ja takie uwielbienie chcę. Takie chcę uwielbienie. W ogóle jestem też w takim miejscu, że wiem, że jeszcze Bóg coś dla mnie ma, że jeszcze mogę coś wziąć. Ja to wiem. Więc właściwa postawa to stan umysłu. Pamiętam po tym, że jak miałam problemy z piersią, jak się dowiedziałam, że mam nowotwór, wiecie, mi to w ogóle, to nie jest chwalebne, tak? Bo ja w ogóle się rozwaliłam, poszłam do lekarza i tak dalej, ale pamiętam te słowa Boga do mnie. Wróć do tego stanu umysłu. Ja wiem, Boże, ale do jakiego? Do takiego, co wtedy. Tylko wiecie, że było mi ciężej, a opowiem wam dlaczego. Bo już więcej wiedziałam. Bo już więcej wiedziałam, wiesz, wtedy wiedziałam mało, a bardzo kochałam. Byłam najarana na Jezusa, byłam najarana na Jego moc, byłam najarana na Jego obecność. To, co kiedyś mówiłam też o darze celibatu. Ja w ogóle zapomniałam, że wiecie, no w ogóle mam męża, że lepiej męża nie miałam. Zapomniałam w ogóle, skupiłam się na Jezusie. On w ogóle, wiecie, mój umiłowany, mój personalny Jezus mnie zbawił, w ogóle za mnie umarł. Właściwa postawa, właściwe spojrzenie. Nie gubcie tych rzeczy. Jeśli dzisiaj wiesz wiele rzeczy, ale ich nie praktykujesz, nie bój się to odrzucić. Odstaw to. Na razie odstaw. Poprzeżywaj. Poprzeżywaj w ogóle proste rzeczy. Chrystus moją rzeczywistością. Chrystus, jeśli to jest dla ciebie dzisiaj sloganem, jeśli to cię nie porusza, jeśli ty wstajesz rano i w ogóle to ci nie przyświeca, to cię nie cieszy. Na w ogóle szept tych słów nie wzbudza tobie w ogóle łzy w oku. Rozumiesz? Wiesz. Wiesz, jak jest, kiedy się zakochujesz i patrzysz na niego. Wiesz, jak mu podajesz szklankę. Wiesz, jak jest. Kiedy uwielbiamy Boga z właściwą postawą serca, to przypominamy diabłu o jego porażce. Kiedy Paweł i Sylas siedzieli w więzieniu, wiecie, że oni musieli uwierzyć w niewidzialne.
uwierzyli w niewidzialne, przypomnieli sobie niewidzialne. Nie spojrzeli na to, co widzialne. Widzialne to była pucha, kajdany na rękach, kajdany na nogach, szczury i choroby lochu. Ale zaczęli uwielbiać Boga. Ci się szyderstwa z tego robi, że tak się Bogu spodobało, że zaczął Bóg tupać nogą i się tam, wiecie, kajdanki rozprostowały. Może tak, może się tak Bóg ucieszył i zarabował. Ja biorę z tego inną prawdę, taką, że w ogóle uwielbienie, prawdziwe uwielbienie otwiera drzwi mocy. Prawdziwe uwielbienie z właściwą postawą serca otwiera drzwi mocy. Ja mam bardzo poważne podejście do uwielbienia. Wiecie, dzisiaj, wczoraj, wiecie, że my tu się nigdy nie pokłóciliśmy, nie? Nigdy, jakoś tak, aż mówię, kurna, powiem, może się pokłócimy. Ale mówię, kurczę, mamy taką tutaj tą swoją grupkę. My naprawdę tutaj nie mamy spinek. Naprawdę, słuchajcie, w ogóle rozumiemy się. Dzisiaj Michał przychodzi, coś tam nowego robimy, tylko mówię, w odpowiednim momencie wiesz, żebyś wskoczył potem. Wiecie, no, my się nie spinamy, bo to w ogóle chodzi o życie. Nie chodzi o formę, wiesz, w ogóle nie chodzi o formę, nie? Ja się tam nie boję, że nie złapię potem jakiegoś rytmu, wiesz, złapię rytm. Nigdy natomiast nie będę grała na nutę diabła. Nigdy, 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 nigdy nie będę grała tak, jak mi diabeł będzie poddawał. Teraz co ta modlitwa tutaj była, w ogóle stałam sobie i w ogóle wiem, Boże, ja w ogóle chcę grać, ale nie mogę. Bo wiecie, w ogóle do mnie Bóg to do mnie powiedział. Nie graj na nutę diabła, poczekaj na nutę z nieba. Poczekaj, ale często na uwielbieniu jest tak, że tak szybko chcemy wszystko zrobić. Już uwielbiony, już wyczyszczony, ja umyty, koniec, teraz. Nie. My musimy się uczyć jako też Kościół i to wiem, że w ogóle pomoże nam w tym, te wieczory uwielbienia nam w tym pomogą. Czekać na Boga. Wiecie, mi nie o to chodzisz tam, ale co, do Boga nie ma? No jest. Jest. Jest w Tobie, jest we mnie. To nie o to chodzi, ja nie o tej perspektywie mówię. Rozumiecie? Ale żeby w ogóle złapać rytm z nieba, żeby usłyszeć w ogóle, jak aniołowie śpiewają, żeby usłyszeć nutkę z nieba, to trzeba się wycieszyć. To niech tam murynek teraz nie gra. Nikt nie krzyczy teraz halleluja. Wiecie? Ja w ogóle pragnę tych rzeczy. Wtedy się dzieją też znaki i cuda. Uwielbienie Boga torturuje diabła do tego stopnia, że usiłował namówić samego Jezusa, aby go uwielbiał. Rozumiecie? To fanatyk tronu. To fanatyk tronu. Jezus był kuszony na początku swojej służby. Na początku swojej służby był kuszony. Oddaj mi pokłon, a dam ci wszystko. Wiecie? Dlatego my nie możemy stracić serca. To w ogóle chodzi o serce. We wszystkim w ogóle chodzi o serducho. Naprawdę. Dam ci wszystko, jeśli upadniesz, czy oddasz mi pokłon. Był i jest szatan fanatykiem tronu. Gdy będziesz stawiał czoła problemom, zacznij uwielbiać Boga. Nie czekaj, aż zmienią się okoliczności. Uwielbienie zmieni okoliczności. To uwielbienie zmieni okoliczności. Uwielbienie neutralizuje moc wroga w twoim życiu, tak jak mówiłam na początku. Szatan jest pokonany. I on o tym wie. Wiecie, szatan jest pokonany i on o tym wie. Dlatego chcę oszukiwać cały czas. Chcę, żebyśmy nie patrzyli właściwie. Gdy doświadczasz trudności, musisz wzbić się ponad to, co widzisz i musisz popatrzeć w niewidzialne. Często to jest jedna myśl. Masz trudną okoliczność, przychodzisz do kościoła i w ogóle dziękuję Ci, Boże, za zbawienie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za zbawienie. W ogóle to przyświeca całemu mojemu uwielbieniu. Wiesz? To przyświeca całemu mojemu uwielbieniu. I ja naprawdę, wiecie, możecie pomyśleć sobie, mam trudne życiowe sytuacje. Ja też nie mam łatwych. Ja też nie mam łatwych. Ale co ma powiedzieć człowiek, taki jak na przykład ten nasz brat w Chrystusie, który ma dożywocie i siedzi
w więzieniu i przychodzi do niego diabeł z takimi w ogóle informacjami. Słuchaj, Grzesiek, sprawy się mają tak. Jeśli, bo on ma w ogóle dożywocie bezwarunkowego wyjścia, a diabeł do niego przychodzi i mówi tak. Słuchaj, Grzesiek, sprawa wygląda tak. Jeśli zmienisz obywatelstwo na holenderskie i tam cię przetransportują, jest taka opcja, że będziesz stawał na warunkowe po 25 latach. I on tak ze mną siedzi i mówi, ty wiesz co? I przeciw, on taki wiedział, takim innym troszkę językiem mówi, jakby. I przeciwnik do mnie przyszedł i powiedział, że ja tak mogę. A ja od razu w ogóle wystąpiłem przeciwko temu, mówię, nie, nie idę w tym kierunku. Wiecie, dalej mu w ogóle, dalej bracia nasi, którzy też przychodzą do niego, żeby go odwiedzać, mówią, jest taka możliwość, żeby przyjechała jakaś kobieta, zapłodnisz ją, będzie dziecko i być może wyjdziesz. Rozumiecie? To są diabelskie taktyki, aby oddać tron. I wtedy już jest po wszystkim. Bo kiedy nie ma Jezusa na tronie, to już nie widzimy dobrze. To już nie ma pasji. Wiecie? Nie ma pasji. To już jest kościelnictwo. To już jest rutyna. To uwielbienie, to dyskoteka, to Jezus. Imię Jezus znaczy tyle samo, co imię Norbert. Wiesz, choć Norbert jest fajny. To ja nie płaczę, jak o tym jest wami. Chyba, że mi wkurzy. Rozumiecie? Imię Jezus. Kochasz Jezusa? Właściwe skoncentrowanie postanów. Wiecie, bo nie ma czegoś takiego też, że jeśli my przez cały tydzień nie pilnujemy w ogóle swojego umysłu, nie rozmyślamy o rzeczach właściwych, to że potem bardzo łatwo będzie nam wejść w takie zbiorowe w ogóle uwielbienie. Nie, nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo. Te rzeczy trzeba praktykować. Nie trzeba praktykować w swoim codziennym życiu. Ja i Jezus. Ja i Jezus. Właściwa postawa. Właściwa postawa. Dosyć niedawno miałam trudny czas. I w ogóle mówię, Boże, chyba se wyrwę kudły. Czy ja jestem na terapii? Gotowa, mogłam się już zapisać do lektury. Niemożliwe. Coś wam teraz powiem o czekaniu na Boga. O tym, żeby umieć spojrzeć z perspektywy na swoje życie i w ogóle na różne rzeczy. Mówię, kurczę, rozpalam ogień. O co chodzi? Czemu jestem w ogóle, czemu przychodzi do mnie coś takiego dziwnego? Tak jakbym się skończył. Wszystko robię wciąż to samo. Wyjechałam sobie do Poznania. I pierwszej nocy przyśnił mi się sen. 15 lat temu, 15 chyba nie, zmarł Konrad, ten sąsiad nasz, tak. 15 lat temu zmarł taki nasz sąsiad, on miał wtedy 13 lat, mały chłopiec. Umarł, miał niedotlenienie i niedokrwienie lewej komory serca. Tam znamy się z tymi sąsiadami, bo Artura tata zginął w wypadku z jego tatą. I ja mam taki sen, że przychodzi do mnie ten sąsiad, tata tego chłopca i mówi, Agata, zobacz, Konrad wrócił. Ja tak patrzę na tego Konrada, mówię, ale jak to wrócił Konrad? Przecież Konrad nie żyje. Nie no, wrócił. Siedział w więzieniu. Jestem się urywa. I ja w ogóle wstaję rano i pierwsze co robię, robię niewłaściwą interpretację. Właśnie niewłaściwa interpretacja polega na tym, że Monika ze mną była w Poznaniu, siedziałyśmy tak, ja mówię, o co to chodzi, mówię, kurczę, może jeszcze raz mam im ogłosić Ewangelię, a może w ogóle dusza, zobaczę głupot, a może dusza tego chłopca gdzieś się błąka i nie może zaznać spokoju. Bo ja kiedyś byłam u nich w domu i ja widziałam, że oni na kolumnie mają takie światełko zapalone.
Mówię, kurczę, to na pewno chodzi o to, że on się błąka, nie zaznał spokoju, oni mu nie przebaczyli, ale tak siedzę i w ogóle mówię, tu jakieś katolickie takie, mnie nie biorę tego, mnie nie. I słuchajcie, i znowu jak grom, siadaj, to do ciebie. I ja usiadłam i w ogóle Bóg zaczyna do mnie mówić. Uwięziłeś swoje powołanie. Ja wiem, jak to Boże. Przecież cię uwielbiam. Uwięziłeś swoje powołanie. Nie powołałem cię tylko do tego, żebyś siedziała w jednym miejscu i mnie uwielbiała. Rozumiesz? Dałem ci apostolstwo. Szoruj! Nie powołałem ciebie, żebyś siedziała w jednym miejscu. Kiedy ja mogłam te rzeczy usłyszeć? Kiedy wyszłam w ogóle? Kiedy spojrzałam w ogóle z perspektywy? Mogłam usłyszeć. Rozumiecie? Kiedy się zamknęłam do środka i to jest nasze niebezpieczeństwo. Zamknięcie się, o! Zamknięcie się do środka. Na zewnątrz. Na zewnątrz. Ja się już cieszę na te nabożeństwa, które będą na dworzu. Będziemy znowu uwielbiać Boga na dworzu. Wiecie, po prostu spojrzałam tam, gdzie mi trzeba. Spojrzałam, gdzie mi trzeba. I od razu ustalam sobie misję wyjazdową. Cieszę się w ogóle z takich rzeczy. Nie zgubcie tego, nie zgubcie prawdziwego uwielbienia. Nie zgub w ogóle swojego serca. Patrz we właściwym kierunku. Niech cię nigdy okoliczności nie przycisną. Nigdy. Nienawidzę kościelnictwa. Męczy mnie kościelnictwo. W ogóle ja się duszę w ogóle w kościelnictwie. I nie mówię, że w kościele, bo ja jestem fanem kościoła. Bo nie można być uczniem Jezusa, tak? I nie kochać Bożego Kościoła. Mnie ciągnie do kościoła. Ja kiedyś to mówiłam w kościele. Ja zawsze byłam w kościele. Od kiedy się pojednałam z Bogiem, to ja od razu byłam w kościele. Od razu byłam w kościele. Zawsze byłam z kościołem. Zawsze. Z różnymi grupami. Najpierw z wolnymi chrześcijanami, potem z zielonoświątkowcami. Wiecie, w ogóle ja zawsze. Bracie moi, ja zawsze byłam w kościele. Prawdziwe uwielbienie. Ono wywyższa Jezusa. Kiedy Jezus jest wywyższony ponad ziemię, Bóg nas do siebie pociągnie. On nas do siebie pociągnie. Chcę was w tym zostawić. Przyjdź dzisiaj do Boga, powiedz, Boże, chcę mieć gorące serce. I to wiesz, kto jest za to odpowiedzialny? Ty. Za gorące serce jesteś odpowiedzialny Ty. Ty rozpalaj swoje serce. Śpiewamy często, ja i Jezus zdobędziemy świat. Ja i Jezus zdobędziemy świat. Kto ten świat zdobędzie? My mamy go zdobyć. My mamy go zdobyć. My mamy go zdobyć. Nie trać w ogóle z oczu Jezusa. Nie trać z oczu Jezusa.